ruszamy w dalszą drogę, a konkretnie śladem jednego z najlepiej rozpoznawalnych polskich produktów tradycyjnych, który został wpisany na listę unijnych produktów objętych chronionym oznaczeniem geograficznym – krakowskiego obwarzanka. Ten wyjątkowy przysmak jest sprzedawany w królewskim mieście z charakterystycznych przeszklonych wózków, a mieszkańcy i turyści kupują go, gdy w drodze do pracy czy podczas spaceru dopadnie ich głód. Aby mieć pewność, że mamy do czynienia z prawdziwym, tradycyjnie wytwarzanym obwarzankiem, trzeba zerknąć na jego spód i sprawdzić, czy ma charakterystyczne podłużne ślady po ruszcie. Wypiek doczekał się nawet swojego muzeum. Docieramy do niewielkiego lokalu tuż obok Starego Kleparza, najstarszego placu targowego Krakowa. Ponoć być w Krakowie i nie zjeść obwarzanka, to jak być w Paryżu i nie zjeść bagietki. Jaka jest historia krakowskiego obwarzanka? Historia obwarzanka krakowskiego sięga XIV wieku, bo chociaż nie wiemy, kiedy powstał pierwszy obwarzanek, to wiemy, że obwarzanki były na pewno obecne w Krakowie w 1394 roku. A wiemy to stąd, że zachował się zapis pochodzący z rachunków dworskich z dworu na Wawelu, gdzie wtedy królową była królowa Jadwiga, jej mąż król Jagiełło. I właśnie zachował się zapis dla królowej pani pro circulis obwarzanki 1 grosz. Czyli wiemy nie mniej, nie więcej, że królowa, tudzież ktoś dla królowej obwarzanki zakupił. I tak jak mówiłam, to był XIV wiek. Od tamtej pory obwarzanki cały czas są obecne w Krakowie. I mimo tak długiej tradycji cały czas wzbudzają ogromne emocje. I wśród turystów zagranicznych, wśród Polaków, którzy tutaj przyjeżdżają na przykład spędzić weekend czy wakacje. Tak, jak najbardziej. No i jeszcze wśród nas, Krakusów. Bo tak naprawdę obwarzanek dla nas wszystkich to jest taka szybka przekąska, którą jemy w drodze do szkoły, na uczelnię, do pracy. No chyba nikt nie przeżył czasów studenckich w Krakowie bez żywienia się obwarzankami. Turyści też bardzo chętnie oczywiście ich próbują, bo no prawda, wszyscy Polacy wiedzą, że być w Krakowie i nie zjeść obwarzanka, to jak być w Paryżu i nie zjeść bagietki. No i jeszcze takie gadżety, proszę Państwa, jestem zakochana. W żywym Muzeum Obwarzanka można dowiedzieć się niemal wszystkiego o tajnikach robienia tego przysmaku, skosztować go, a podczas warsztatów samodzielnie go przygotować. Marysia podjęła się przygotowania tego wypieku z wypiekami na twarzy. Obwarzanki wyglądają bardzo apetycznie, ale czy ich przygotowanie nie jest zbytnio trudne tak w domu? Tak, w domu nie, bo jeżeli chcielibyśmy to robić tak jak piekarze w piekarni, no to wiadomo, oni mają wiele, wiele lat praktyki i to już jest zupełnie inna bajka. Natomiast jeśli chcemy zrobić dla siebie, to nie, nawet przedszkolaki sobie poradzą. Zdradzisz tajniki, jak to zrobić? Oczywiście, jak najbardziej. Jeśli chcemy zacząć od ciasta, no my już tutaj akurat mamy ciasto gotowe, bo to jest ciasto drożdżowe, które musi wyrosnąć, wiadomo. Natomiast jeżeli chcemy przygotować ciasto, to potrzebujemy tak naprawdę tylko 6 składników, więc jest to bardzo prosty przepis. Potrzebujemy, tak jak tutaj widać, mąki pszennej, cukru, soli, drożdży, jakiegoś rodzaju tłuszczu, to może być masło, to może być smalec, może być olej, tak naprawdę nie ma to znaczenia, czy to tłuszcz roślinny, czy zwierzęcy, no i woda, żeby to wszystko połączyć. No na razie wydaje się to proste. Na razie wydaje się to proste, tak. No i jak to ciasto drożdżowe, prawda, jak już sobie dodamy do tego zaczyn drożdżowy, no to musimy na chwilę odstawić, żeby to ciasto urosło. I właśnie z drożdżami jest tutaj ukryty, związany taki sekret obwarzanka, bo stąd właśnie się wzięła nazwa obwarzanek, że obwarzanek jest obwarzany, czyli zanurzany w gorącej wodzie. W momencie, kiedy już jest nasz obwarzanek uformowany, już jest prawie gotowy, żeby pójść do pieca, to najpierw zanurzamy go w gorącej, takiej prawie gotującej się wodzie na kilkanaście sekund i dzięki temu zatrzymamy pracę drożdży w cieście. I no jak pewnie jadłaś obwarzanka, to zauważyłaś, że on jest bardzo mięciutki w środku, a twardy na zewnątrz i chrupiący. No i to jest właśnie... I to ten sekret. To jest właśnie ten sekret obwarzanka. Bo właśnie te drożdże powierzchniowe no, ulegają po prostu, ich praca ulega zatrzymaniu. To co, działamy już? No to działajmy w takim razie, tak. Żeby zrobić obwarzanka, potrzebujesz taką kulkę ciasta, którą piekarze nazywają kęsem ciasta. On się tak mniej więcej mieści w ręce. Ja też sobie taką kulkę urwę.
Jak widzisz, ciasto jest zimne, ja je trzymam w lodówce, bo w przeciwnym razie trudniej by nam się z nim pracowało. I musimy sobie go najpierw podzielić na pół, tak sobie po prostu rozerwać, żeby nasze... To nie jest łatwe. ...połóweczki były równe. Rękawy dobrze podwinąć, ty już masz podwinięte. I musimy teraz z tych naszych dwóch kuleczek zrobić sobie dwa wałeczki. Te wałeczki fachowo nazywają się sulki. Sulki? Sulki. Potrzebujemy dwie sulki i będziemy je właśnie sulać. Sulamy. Sulamy. Sulamy sobie najlepiej dwoma rękami. Ręce sobie dajemy tak, o, jedną koło drugiej. I dociskając do stołu rozciągamy sobie to nasze ciasto na boki. O, coś moje nie chce, oczywiście. No trzeba troszkę więcej siły w to włożyć. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Tak. Pocieszam się, że masz przyjemnie. Trochę wprawy w tym. Tak, ja już troszkę wprawy mam. O, trochę się wydłuża. Dociskamy i rozciągamy i powstanie nam właśnie taka sulka, o, mniej więcej coś takiego, o, takiej długości, takiej kiedy grubości. Kiedy ja dojdę do takiej długości? No, jak zrobisz pierwszą, to jeszcze będziesz musiała zrobić drugą, niestety. Czy już wystarczy długością? Myślę, że tak. I teraz drugą zrób w miarę taką samą, równej długości i równej grubości. Piekarze w piekarni robią to troszkę inaczej, to znaczy oni używają dwóch sulek jednocześnie. Oni mają już pocięte ciasto właśnie na te nasze sulki. Nie wałkują ich oczywiście ręcznie, no bo byłoby to niemożliwe przy takiej ilości, jaką oni muszą wyprodukować każdej nocy. I oni urywając sobie od razu dwie sulki, tylko tak jakby zacierają te sulki po stole i one się tak skręcają wokół własnej osi. Natomiast my będziemy zaplatać to tak jak warkocz. Druga sulka idzie trochę nabiera kształtów. Tak. No to świetnie. Mniej więcej równa. No troszkę bym ją jeszcze tutaj rozwałkowała na środku. Dobrze. Jakiś grubasek mi tu wyszedł. Jeszcze troszkę Ci pomogę. No i teraz ją sobie skręcimy, czyli skleimy sobie na jednym końcu i zawiniemy taki warkoczek. Możemy to nawet w powietrzu zrobić. O. Tak, dokręcamy sobie, żeby ten nasz splot był ładniutki. No i formujemy w kształt obwarzanka. Sklejamy mocno, żeby nam się to tutaj nie rozwaliło. No i proszę, po jednym obwarzanku już mamy. Wow, no proszę. Więc jak widzisz, nie jest to skomplikowane. No nie. Potem przyszedł czas na obgotowywanie, czyli obważanie w wodzie. Krakowski obważanek ma dokładnie określony kształt i wagę. Średnica powinna mieć od 12 do 17 cm, grubość splotu od 2 do 4 cm. Wypiek ma być nie lżejszy niż 80 i nie cięższy niż 120 gram. Każdy ma inny kształt ze względu na ręczne obrabianie i formowanie ciasta. Po obważaniu obważanki trafiają do pieca. I mamy to. Ale czujesz, jak pachną? No, znosi się zapach. Ostrożnie, bo to jest wszystko ściekle gorące na razie. Nawet mogę wskazać, który obważanek jest wykonany moją ręką. Ten najgrubszy. Każdy obważanek krakowski ma inny kształt ze względu na ręczne obrabianie i formowanie ciasta. Jest to więc wypiek pod każdym względem wyjątkowy. Produkty regionalne to produkty wytwarzane tylko w niektórych regionach Unii Europejskiej, a ich nazwa i metody wytwarzania są prawnie chronione. Certyfikat chronione oznaczenie geograficzne oznacza, że dany produkt posiada szczególną jakość, reputację lub inne cechy związane z miejscem jego pochodzenia.